Witamy Państwa serdecznie na spotkaniu, podczas którego zaprezentujemy nową książkę autorstwa księdza Stanisława Niewińskiego. Książkę zatytułowaną Pokój cieniom ziemi juchnowieckiej. Historie nieokrzyczane. Proszę księdza, zacznijmy tak jakby od początku. Mówiąc o historii ziemi juchnowieckiej, musimy zacząć od księdza imiennika Stanisława Włoszka. Najpierw Łożniczego, później Podskarbiego, króla Zygmunta Augusta. Wiemy oczywiście, że w roku 1547 ufundował on juchnowiecką parafię. To właśnie on w dużej mierze sprawił, że Juchnowiec wszedł do historii i zaistniał na dobre w dokumentach i kronikach. To na pewno bardzo zasłużona dla nas postać. Między innymi też dlatego przyznawana w naszej gminie jest prestiżowa nagroda o nazwie Pierścień Podskarbiego Włoszka. Bardzo proszę, by ksiądz, zresztą laureat tej nagrody ostatniej edycji, przybliżył nam bardziej postać patrona tej nagrody, postać tej osoby, bo z drugiej strony o Włoszku, Stanisławie, tak za dużo to nie można się dowiedzieć. Trochę jestem zaskoczony tym pytaniem, niemniej jednak spróbuję, co mi się tam jeszcze w pamięci utrwaliło odnośnie Stanisława Włoszka. Nazwisko Włoszek wskazuje na to, że jego ród pochodził z Włoch. I to pojawił się w roku XII wieku biskup z Włoch, biskup, który jeszcze był takim misjonarzem. I ród pochodzi od brata, właśnie tego biskupa misjonarza, który przyjechał na ziemię polskie z Włoch, ażeby głosić Ewangelię. I stąd nazwisko Włoszek przydane zostało mu i ten ród cieszył się tym nazwiskiem i przy tym nazwisku trwał. Stanisław Włoszek był synem Zachariasza Włoszka. Kiedy się urodził, nie podają tego źródła, ja się zresztą nad tym nie zastanawiałem. Zmarł w 1568 roku Stanisław Włoszek, był łożniczym królewskim, czyli tym, który opiekował się i strzegł sypialni króla, ale nie tylko domu, pomieszczeń, w którym król tam przebywał i odpoczywał i mieszkał. Był zawsze przy królu, został potem podskarbim, urząd podskarbiego litewskiego został ustanowiony przez Zygmunta Augusta, Zygmunta II Augusta, syna Zygmunta Starego, bo podskarbi był podskarbi koronny i Włoszek był pierwszym podskarbim litewskim, jako że Rzeczpospolita była wtedy obojga narodów. Proszę księdza, wspomniał ksiądz o miejscowości Ciekuny, bo moje kolejne pytanie właśnie dotyczy takich miejscowości, bo na przestrzeni wieków, o czym możemy też przeczytać w księdza najnowszej książce, z mapy naszej ziemi juchnowieckiej znikały różne miejscowości. I to jest takie frapujące, interesujące, tajemnicze są te zniknięcia, bo były wsie, czasem je znajdujemy jeszcze na starych mapach, a dziś nie ma tych wsi i proszę powiedzieć kilka słów, wymienić te miejscowości, jakie księdzu w tej chwili przyjdą do głowy, bo ja mógłbym wymienić ze trzy, myślę, że ksiądz może co najmniej o jedną więcej taką miejscowość wymienić. Jedną już wymieniliśmy, wieś Ciekuny. Dlaczego te wsie znikały? No więc przyczyny były różne. Przykład. Przypuszczam, że wieś, która istniała koło Rumejk, za ogrodniczkami, tam za ogrodniczkami istniała wieś o Bogusze, Boguszki Bojary. Przypuszczalnie ona zniknęła w czasie wojny północnej, to jest początek XVIII wieku, gdy na terenie Polski toczyła się wojna i grasowały wojska i rosyjskie, i saskie, i króla szwedzkiego Karola XII, sławnego wojownika o
zniszczenia tu na naszym terenie prowadzono wojnę. Te państwa i ci królowie prowadzili wojnę, cesarze, no, a na terenie naszego państwa. I przypuszczam, że zostały niektóre wsie zniszczone w czasie tej wojny północnej. Zarazy, no to było coś strasznego, przed tym nie można było się bronić. Wymierały całe wsie. Tak było zawsze w czasach, w połowie XVII wieku te zarazy grasowały, jak te wojska różnego rodzaju przechodziły. Przecież to jasne, że pojawiały się i wtedy po prostu nie było ratunku, zmiłowania Bożego. Wiemy, że w początkach też tego XVIII wieku ta zaraza dżuma, którą przywlekły wojska właśnie tego króla XII, szwedzkiego króla w czasie tej wojny. Tu na Podlasiu ona szalała, 1/3 populacji to zmarła przez to. Przykład Białystok to chyba w 2/3 wymarł miasto przez tą zarazę 1714 roku. Potem była chyba taka zaraza w połowie XIX wieku, gdzie wyginęły ciekuny, liczące chyba 10 czy 11 domostw. Wólka Zabłudowska, tutaj przy drodze z Grabanówki do Niewodnicy, mała wioseczka, tam 6 czy 5 domostw. Niemniej jednak zniknęły. Co jeszcze? Jakie jeszcze? Tam się... Lule, tam kilka domków było. Też w tym czasie przestało istnieć. No, o ciekunach jeszcze w 1850 roku jeszcze jakiegoś kawalera z ciekun znalazłem w księgach metrykalnych, że jeszcze ożenił się tam właśnie kawaler z ciekun. Wymienia się w dokumencie fundacyjnym, Romejczyki, Mazury nie istnieją, nie wiadomo co się stało. W innych dokumentach wymienia się Żupiechy i Bachczuki, takie wsie, gdzie one zniknęły, kiedy, gdzie indziej o nich nie ma wspomnień i nie wymienia się. No to wszystko jest teren do badania i śledzenia.